Rakowszczyzna. Wyjeżdżając z majątku Lewinówka miałem parę lat, ale jednak pamiętam, że Lewinówka położona była przy trakcie wiodącym z Dokrzyc do Dołhinowa i dalej aż do Mińska. Trakt ten był wysadzany brzozami. Spacerowała po nim moja niania ze mną i często kupowała od przejeżdżających handlarzy żydowskich różne świecidełka, kolczyki i temu podobne. Jednego razu kupiłem nieustną harmonijkę, z której miałem wielką uciechę. Pamiętam także, jak podbierano miód u pszczół. Widząc to następnego dnia, sam otworzyłem kilka uli. Pszczoły rojem rzuciły się na mnie. Zagryzłyby mnie chyba na śmierć, gdyby nie matka, która na mój krzyk przybiegła i znalazła kulę otoczoną pszczołami. Ratowano, oblewając wodą i kadząc dymem. Rodzice zmuszeni byli zawieźć mnie do Mińska i tam leczyć. Matka później opowiadała mi, że całymi nocami siedziała przy mnie czuwając. Pozostały i inne wspomnienia z Lewinówki, których nie sposób jednak jest tu popisać. W folwarku Rakowszczyzna mieszkaliśmy 2 lata. Mieszkały w nim również 3 siostry matki, 2 z braćmi Markiewiczami, 3 z Dawidowskim. Markiewicze i Dawidowscy mieli po 5 włók ziemi. Poza tym mieszkał jeszcze stryj mamusi Kozłowski, mający 2 włóki ziemi. Była to szlachta z dziada pradziada, żyjąca zamożnie. Rodzice, żyjąc na 5/10 ziemi w Rakowszczyźnie, nie mogli osiągnąć tego dobrobytu, chociaż ojciec zarabiał jeszcze w swoim zawodzie po stronie. Między rodzicami często powstawały sprzeczki na tle upadku materialnego. Matka wspominała ojcu, że nie trzeba było wyjeżdżać z folwarku Dąbrówki, w którym tak dobrze nam się powodziło. Ojciec tłumaczył jej, że upadek nastąpił z powodu kataklizmu. Dziecięce zabawy. W Rakowszczyźnie było dużo dzieci. Markiewiczowie mieli 11, Dawidowscy 10, Kozłowscy 3, a nas było 7. Razem więc było 31. W zabawach urządzanych zbiorowo także brałem udział. Naśladowaliśmy czynności starszych. Swego czasu Dawidowscy wydali swoją kuzynkę za mąż, urządzając wesele. Po tym weselu dzieci zaczęły bawić się wesela. Mnie żeniono z moją cioteczną siostrą Jadwigą Markiewiczówną. Po odczytaniu zapowiedzi przez brata rodzonego Jadwigi Antoniego o treści następującej: byk z matyk, krowa z komorowa, zapowiedź pierwsza, baran z niewieran, owieczka z miasteczka, zapowiedź druga, kogut ze skrobut, kura z kurowa, zapowiedź trzecia. Po czym wiedziono nas pod krzyż przydrożny i tam dawano ślub, po którym odbywała się oczywiście uczta weselna. Rodzice chętnie dawali na taką ucztę różne smakołyki i często sami również brali w niej udział. Po śmierci cioci Elżbiety, żony Józefa Markiewicza, rozpoczęliśmy się bawić w pogrzeb. Zwykle po włożeniu lalki do jakiegoś pudełka chowaliśmy go pod krzyżem. Czyniliśmy to tak do czasu, kiedy wuj Markiewicz zabronił nam dalszej zabawy. Po 2 latach zamieszkiwania na Rakowszczyźnie ojciec, nie mogąc pogodzić się z warunkami życia gorszego od swoich szwagrów, nakłonił matkę do wydzierżawienia ziemi Dawidowskiemu i przeprowadził się z całą naszą rodziną do miasteczka Dokrzyce. Po przyjeździe do Dokrzyc w 1894 roku mieliśmy jeszcze 3 krowy, 1 konia i pewną ilość trzody chlewnej. Ojciec kupił 2 place budowlane. Na jednym wybudował dom mieszkalny, na drugim młyn z wiatrakiem. W młynie tym można było nie tylko mleć mąkę, lecz także różne kasze i mąkę pytlowaną. Młyn prosperował dobrze kilka lat. Później pobudowano w Dokrzycach młyn parowy i 2 młyn z wiatrakiem. Młyn parowy robił nam dużą konkurencję.
Na dobitek często łamały się skrzydła i znosiło je na zabudowania sąsiednie, co mogło spowodować kalectwo lub nawet śmierć pobliskich mieszkańców. Z powodów powyższych ojciec zmuszony był więc sprzedać i rozpocząć zarobkowanie przy budowach, reparacjach mockarni i temu podobne. W 1898 roku ojciec, zawieszając dzwony na dzwonnicy przy kościele dokrzyckim, spadł z trzeciego piętra na dół i połamał żebra oraz doznał silnego wstrząsu całego organizmu. Wypadek ten spowodował długotrwałe leczenie i niezdolność do pracy. Na pokrycie leczenia ojca i żywienia naszej rodziny mama zmuszona była sprzedać dwie krowy i konia oraz wyzbyć się swojej panieńskiej biżuterii. Chociaż ojcu zrosły się żebra i stan zdrowia poprawił, to jednak często zapadał na różne dolegliwości chorobowe. Z tego powodu nierzadko zaczął zaglądać do naszego domu niedostatek materialny. Starsze siostry, Zofia i Jadwiga, zmuszone były pójść do pracy zarobkowej, by pomóc rodzicom w utrzymaniu młodszego rodzeństwa. W tym czasie często przebywałem u mojego dziadka w Jankach. Stamtąd wyniosłem moje najlepsze wspomnienia z lat młodzieńczych, szczególnie o dziadku, którego bardzo lubiłem i do którego byłem mocno przywiązany. Dziadek w opowiadaniach swoich uzupełniał różne fragmenty z poprzednich opowiadań. Mówił o pieszej podróży na Syberię, będąc okutym w kajdany, o pobycie na Syberii w charakterze zesłańca, gdzie większa połowa zmarła z odniesionych ran na nogach swoich dobrych przyjaciół, do których należeli: Marian Suchodolski, Jan Zaborowski, Feliks Dąbrowski. Wszyscy pochodzili z Lepelskiego i razem z dziadkiem zostali zesłani na Syberię za udział w powstaniu. Mroźny i okrutny teren Syberii został usłany mogiłami powstańców, którym nie dano możliwości powrotu do kraju, którego kochali i tęsknili za nim. Słuchałem opowiadań dziadka o jego ciężkim życiu po ucieczce z Syberii, kiedy ukrywał się pod nazwiskiem Stodolnik. Jak często zmuszony był w zimie ukrywać się w stodołach, w stogach siana, na łąkach błotnistych lub dawać łapówki uranikom i innym służalcom carskim, którzy podejrzewali, że dziadek to nie Stodolnik, ale Rożnowski. By zapobiec temu podejrzeniu, dziadek zapisał się z synem Janem, późniejszym moim ojcem, i drugim synem Michałem do ksiąg stałych mieszkańców Włościa, nazwiskiem Stodolnik, w gminie Witumiewicze, powiecie bolesławskim. Od tego czasu stał się już włościaninem. Kiedy żyjący przy dziadku stryjowie i stryjenki pożenili się i powychodziły za mąż, dziadek takowych zmuszony był wyposażyć w konie, bydło rogate i narzędzia rolnicze. Córki wyposażał w gotówkę. Wyposażenie to spowodowało, że dziadek z pozostałym inwentarzem i małą ilością gotówki już nie mógł dzierżawić tak dużego majątku, jakim były Janki. Wobec czego dziadek wydzierżawił folwark nad Datki o 3 km od Dokrzyc. Do tych naddatek ja też często zabierany byłem. Było tam dużo łąk błotnistych przylegających do rzeki Berezyny. W łąkach tych było dużo ptactwa dzikiego. W lecie ptactwo to czyniło swoimi śpiewami wspaniałe koncerty, które bardzo lubiłem słuchać do późnych godzin wieczornych. Po powrocie do domu dostawałem wymówki od dziadków za późne powroty, a czasami nie dawano mi za to kolacji. Stryj Józef często zabierał mnie na polowania na dzikie kaczki, cieczewie i inne ptactwo. Braliśmy ze sobą myśliwskiego psa Hałasa, który zastrzelone ptactwo wydostawał z rzeki Berezyny lub u innych wód albo z gęstych krzaków. Ja zaś zabierałem od Hałasa i kładłem do myśliwskiej torby. Ponadto często łapaliśmy ryby w rzece siatką. Były dla mnie to czynności przyjemne i lubiane. Moją pasją było także łapanie ryb wędką.
W naddatkach czas spędziłem bardzo wesoło i bez trosk żadnych. Jeździłem konno szalonym pędem. Z dubeltówki zabijałem wróble, które babci czyniły szkodę w ogrodzie. Tak upływał mi czas w naddatkach w moich latach młodocianych. Przebywając u dziadków w dni świąteczne, słuchałem w godzinach rannych śpiewu godzinek. Te barwi nasze chwalić Panę Świętą, zacznijcie opowiadać szczęście niepojętą. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wybij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i minie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj Pani świata, niebieska królowo, witaj Panu nad Panny, wraz z oporem koło. Śpiewano je solo i w kilka głosów. Bardzo lubiłem melodię tych godzinek. W Wielkim Poście, przed świętami wielkanocnymi, wieczorami śpiewano całymi rodzinami pobożne pieśni o męce pańskiej. Dziadek często po obiedzie drzemał, trzymając w zębach fajkę. Po obudzeniu się zwykle tą fajką szukał, mając ją nadal w ustach. Kiedy nie mógł jej odnaleźć, zwracał się oto do mnie. Wówczas podchodziłem do niego, wyjmowałem mu fajkę z ust i podawałem do rąk, wzbudzając powszechny śmiech obecnych osób. Ku wielkiemu mojemu żalowi i smutkowi, jesienią 1901 roku dziadek nieoczekiwanie umarł. Pochowano go na cmentarzu parafialnym w Parafianowie. Podczas pogrzebu z naddatek do Parafianowa, odległego 14 km, niosłem krzyż. Trumna z dziadkiem umieszczona była na udekorowanym wozie. Do wozu zaprzęgnięty był ulubiony koń dziadka, Bułanek. W pogrzebie brało udział bardzo dużo włościan z okolicznych wiosek, szczególnie leżących przy majątku Janki, którym to dziadek na przednówku chętnie udzielał pomocy materialnej. Po pogrzebie przez kilka dni wył pies hałas, po czym zdechł. Ulubiony koń dziadka Bułanek także zdechł. Po śmierci dziadka stryj Józef wydzierżawił większy folwark od naddatek w odległości około 50 km od Dokrzyc. Do nowego folwarku zabrał całą swoją rodzinę pozostałą po dziadku, to jest babcię, stryjenkę Marię wraz z trzema siostrami po zmarłej stryjence Julianie Kowszyk. Po wyjeździe stryja już nigdy nie zobaczyłem babci.